Po amerykańskiej przygodzie za kierownicą Mustanga nadszedł czas, by odkryć nowe lądy. Naszego rumaka zamieniliśmy na dwa tygrysy i na ich grzbietach ruszyliśmy z Bebkiem na podbój Bałkanu. Bez planu i scenariusza, za to otwarci i gotowi na przeżycie niezwykłych przygód, których w tej podróży nie zabraknie. Od turystycznych zakątków Dubrownika, przez nieturystyczne rewiry Bośni i Hercegowiny, oszałamiające zakątki Czarnogóry, aż powitającą nas pięknymi krajobrazami, niesamowitymi ludźmi oraz widmem krwawego dyktatora Albanii. Droga wycieczko, zapnijcie pasy i trzymajcie się mocno. Ruszamy! W tym odcinku nasza droga przez Durmitor gwałtownie się zakończy, na szczęście tylko na chwilę. Przenocujemy w domu bez ogrzewania, pogadamy o zaletach i wadach naszych motocykli oraz sprawdzimy, ile wytrzyma najdłuższa lina w Czarnogórze. W kilku dniach spędzonych głównie na zwiedzaniu bałkańskich miast i miasteczek, wreszcie zaczęliśmy czuć smak prawdziwej motocyklowej przygody, spędzając więcej czasu w siodle, niż kręcąc się po turystycznych stoiskach z pamiątkami. Wjeżdżając do Czarnogóry od północy, wpadliśmy wprost na ośnieżone serpentyny przepięknego Parku Narodowego Durmitor, którego najwyższy szczyt Bobotow wznosi się na wysokość ponad 2,5 tysiąca metrów. Kurczę, no. Jesteś cały? Czujesz? Tak, wszystko ok. Tylko już nie jedziemy dalej, bo nie ma jak. Niespodzianka. Mówiono nam, jak zachować się w momencie, kiedy chcesz zawrócić na grząski. Mówiono nam, jak składać się w zakręty. Mówiono nam, jak jeździć na stojąco po szutrach. Ale nie mówiono nam, co zrobić w momencie, kiedy jedziesz przez Czarnogórę późnym wieczorem, jest około 3 stopni, masz przed sobą jeszcze 20 km do najbliższego hotelu, gdzie myślisz już sobie o ciepłym hopsa na łóżeczko. Aż tu nagle brak drogi. I co my teraz zrobimy? Będziemy chyba musieli spać w śniegu, jak bałwanki, przykryci pierzynką z tego oto czegoś. Jakby tego było mało, nasza nawigacja okazała się równie zgubiona jak my, więc nie pozostało nic innego, jak jechać przed siebie na czuja, licząc na rychłe dotarcie do jakiejś ludzkiej cywilizacji. Dla gości, którzy nie mieli wcześniej takich doświadczeń z turystyką motocyklową, a do tego jeden z nas zrobił prawo jazdy niecały rok temu, było to całkiem spore przeżycie. Okazało się, że po jeździe przez ciemną, nieprzeniknioną, czarnogórską noc dojechaliśmy do miejsca, gdzie nadal jest czarno i nieprzeniknienie, ale przynajmniej są jakieś zabudowania, jeżdżą auta i pojawił się gospodarz, który ma na imię Vlad i te dwa zęby jakby troszeczkę dłuższe. Myślę, że możemy tu zostać na noc, a gdybyśmy się już jutro nie spotkali, to wiedzcie, że było fajnie. Będę myślał o tej owieczce, którą trzymałem w ramionach. Była taka ciepła i tak ładnie pachniała. Jest to trochę abstrakcyjne uczucie, będąc przed chwilą jeszcze w głębokich czarnogórskich śniegach,
posadzić tyłek na miękkim, wygodnym łóżeczku, a ponieważ dawno tego nie robiłem, a jest to rzecz, bez której żadna podróż się nie może odbyć, to zrobię to teraz tylko dla was, czyli hopsa na łóżeczko. Do zobaczenia rano. Nie była przesadnie przez pana noc, mówiąc eufemistycznie. Okazało się, że u pana rolnika w Czarnogórze, gdzie spaliśmy w tym oto przypadkowo skonstruowanym domku przez gościa, który chyba nigdy nie grał w Minecrafta, jak grał, to nie był dobry. Okazało się, że wysiadło w nim ogrzewanie i próbowaliśmy przetrwać do rana w 2 stopniach. Jak widać się udało, ale teraz z grzaną kamizelą jedziemy dalej zdobywać Czarnogórę. Narciarskiego resortu Żabliak, w pobliżu którego wypadł nasz nocleg i gdzie na pewno warto się zatrzymać w drodze przez Czarnogórę, ruszyliśmy w stronę innej, niewiarygodnie malowniczej krainy tego państwa, zwanej Kotor. Zanim jednak tam dotrzemy, czeka nas 3-godzinna przejażdżka trasą, którą przynajmniej raz w życiu musi pokonać każdy motocyklista. Warunki zmieniają się tu jak w kalejdoskopie. Raz słońce, raz deszcz. Na zmianę skały i las, równiny i doliny, górskie rzeki i lodowcowe jeziora, gładki asfalt i zdradliwe szutry. Dziko i pięknie zarazem. No i pewnie ciekawi was, jak w tym wszystkim sprawdziły się nasze motocykle. Pan tutaj z kamerką się interesuje motorkami, to ja panu, tak jak i innym, którzy się tymi motorkami interesują i pytają, jak się na nich jeździ, opowiem parę zdań. Oczywiście nie będę się wikłał w wielu technicznych szczegółach, bo są od tego lepsi i bardziej kompetentni specjaliści. Opowiem, jak to wygląda z perspektywy człowieka, który ma 2 metry i spędza wiele godzin dziennie w siodle tej maszyny. Przede wszystkim jest ona ultra wygodna, bo ma pełne aktywne zawieszenie i z przodu i z tyłu jest ono całkowicie regulowane od totalnego komfortu, gdzie na tym motocyklu płynie się nawet po największych dziurach, tak jakby one po prostu nie istniały, aż do na tyle twardego, że można z dużym poczuciem bezpieczeństwa kłaść się z boku na bok w ciasnych górskich winklach, kiedy asfalt jest dobry i przyczepny. To jest sama przyjemność, jak ten motocykl da się przerzucać z winkla w winkiel, mając do niego pełne zaufanie, mimo że jest on dość ciężki, bo w tej wersji Explorer, czyli z większym bakiem 30-litrowym, maszyna, o ile dobrze pamiętam, zatankowana w pełni ze wszystkimi płynami, waży 265 kg, więc jest to niemało. A jeśli do tego dodamy wysoko położony środek ciężkości, no to wydawać by się mogło, że to taka dość wysoka i ciężka koza. No nic bardziej mylnego, bo rzeczywiście jeździ się tym bardzo przewidywalnie i bezpiecznie. Kłopoty zaczynają się, zwłaszcza dla kogoś mniej doświadczonego, w momencie, kiedy trzeba robić ciasne nawroty na małej prędkości. No i już wtedy niewłaściwe bujnięcie tą maszyną w jedną lub w drugą stronę powoduje, że ciężko jest swój błąd skorygować i jeśli się człowiek nie skupi, to łatwo można ten sprzęt po prostu położyć, no, ale na szczęście jest ogumolowany z każdej strony, więc nawet jakby się położył, to wielka krzywda mu się nie stanie. Gdybyście mnie spytali, czy da się tym kolosem skutecznie jeździć w terenie, odpowiedziałbym, pewnie się da, tylko po co?
wydaje mi się, że ta maszyna w terenie może się znakomicie sprawdzić w rękach jakiegoś doświadczonego rajdera, natomiast ktoś mniej bywały w głębokich piachach i grząskich szutrach, pewnie lepiej jakby jeździł na nieco lżejszym motocyklu. Natomiast z mojej perspektywy jest to maszyna super uniwersalna. W każdych warunkach daje z siebie bardzo dużo i tak samo na autostradzie, jak i na bardzo wąskich, grząskich, bocznych, górskich trasach, gdzie zupełnie inne właściwości niż moc tego silnika są wykorzystywane. No a propos silnika, to tu jest miodzik w tej skrzyneczce, bo trzycylindrówka o trochę mniejszej pojemności niż w poprzednim Tigerze, ale mocniejsza, została zapożyczona ze Speed Tripla. Tu jest troszeczkę odelżona, bo w Speed Triplu ma 180 koni, tu ma 150, 130 Nm. Ważne, że naprawdę miodzi, że rwie asfalt i że właściwie w każdym zakresie obrotów po odkręceniu manetki dzieją się rzeczy magiczne. Jak ktoś nie lubi zmieniać biegów, to ma quick shifter i dzięki temu zmiana biegów nie wymaga naciskania sprzęgła, ale nadal, jak ktoś nie lubi zmieniać biegów, to może tym jeździć niemal jak automatem. Wystarczy trzeci bieg i właściwie można z niego i wystartować, i pojechać, i jeździć po mieście, i ten motocykl nie da się zdławić, więc naprawdę kawał bardzo uniwersalnej maszyny. Więc gdybym miał wybierać jeden motocykl zamiast trzech, to myślę, że to jest akurat bardzo dobry wybór, bo ma w sobie wszystko, co trzeba z każdego świata. Oczywiście wszyscy na koniec dnia zadają sobie jedno fundamentalne pytanie, które dręczyło filozofów od czasów, kiedy istnieli filozofowie. Czy nowy Tiger 1200 pokona królującego lat w tej klasie BMW GS? Moja odpowiedź brzmi tak. To dziennikarze wykreowali ten pojedynek, ten konflikt. Moim zdaniem to są zupełnie różne motocykle, które mają zupełnie różną charakterystykę i jakbym ja miał szukać jakiejś najbliższej referencji do tego Tigera, to raczej bym patrzył w stronę KTM Adventure 1290 ze względu na moc, na osiągi, niż na GS-a. GS też z kolei ze względu na niski środek ciężkości, na silnik typu Boxer będzie troszeczkę łatwiej sobie radził przy bardzo wolnych manewrach, ale to są detale. Tak naprawdę to wy musicie zdecydować, którym z tych motocykli odjedziecie, bo jest przecież jeszcze Multistrada, która też jest świetną maszyną. Natomiast jeśli znowu miałbym wskazać motocykl najbardziej uniwersalny, który wjedzie wszędzie i zabierze was wszędzie, to myślę, że chyba ten stanąłby w moim garażu. I to wcale nie dlatego, że dostałbym na niego solidną zniżkę. Czy ten motocykl ma jakieś wady? No pewnie jak każdy tak. Natomiast ja zwróciłem uwagę przede wszystkim na to, że mimo jego sporych gabarytów, przy moich sporych gabarytach musiałem po kryjomu, tak żeby ludzie z Triumfa się nie zorientowali, usunąć jeden element estetyczny. To była taka owiewka, którą odkręciłem po to, żeby moje wielkie kulasy się łatwiej mogły mieścić, bo wcześniej nimi niestety opierałem się o taki plasticzek, który tutaj siedział, no ale powiedzmy, że to jest drobiazg. A druga rzecz, no to bez deflektora przy moim wzroście, czyli bez tej dodatkowej szybki, nie bardzo da się szybko jechać, bo standardowa szyba, mimo że regulowana w taki bardzo prosty sposób, to jednak okazuje się troszkę za niska. No ale jak ten model troszeczkę na rynku okrzepnie, to pewnie pojawi się mnóstwo dodatków do niego, i oryginalnych, i mniej oryginalnych, więc będzie można sobie zbudować swoją własną customową maszynę, taką jak kto będzie chciał. A poza tym, jak to się mówi, wsiadać, dać miodu i jechać. Oczywiście znajdą się tacy, dla których jedyna słuszna turystyka motocyklowa to jazda na leciwym klasyku, w którym od czasu do czasu trzeba pogrzebać, tytłając się smarem, do tego spanie w namiocie zamiast w hotelu i jedzenie własnoręcznie złowionych ryb. No ale my nie aspirujemy do grona tych
jednośladowych gladiatorów. Zamiast tego chcemy naszą podróżą pokazać, że nawet człowiek o niewielkim motocyklowym doświadczeniu nie musi się obawiać wyruszenia w dalszą podróż i że świat widziany z siodełka motocykla jest znacznie ciekawszy i bardziej kolorowy niż zza kierownicy obudowanego blachą jak pancerna twierdza SUV-a. A przy tym taka podróż na odpowiednim sprzęcie może być naprawdę bezpieczna, przyjemna i komfortowa. Jeśli więc do tej pory wahaliście się, czy turystyka motocyklowa jest dla Was, z całego serca namawiam, spróbujcie. Patrz w lewo, jakie tam są piękne widoki, ale niesamowite. Znowu może być ci droga zablokowana śnieżną skałką. Czuję się teraz jak królewna Śnieżka. Jeśli do tej pory motocykle nie łączyły Wam się z zimowymi podróżami pomiędzy śnieżnymi kanionami, to wiedzcie, że nie jesteście osamotnieni, też nic się nie łączyły, a jednak można. Bebek, orientuj się. Będziesz bity kulką. Na tle dotychczas przejechanych bałkańskich krajów Czarnogóra zrobiła na nas największe wrażenie plastycznym rozmachem swojej przyrody. To jedno z tych miejsc, gdzie wciąż można schować się przed tłumami turystów i choć przez chwilę mieć wrażenie, że ma się to całe piękno tylko dla siebie. Niestety, raz na jakiś czas przychodzi otrzeźwienie. W wielu miejscach można tu spotkać widoki, jakich wolelibyśmy uniknąć. Wjeżdżając do małego górskiego miasteczka w czarnogórskich górach, brzmi jak masło maślane, ale jesteśmy w Czarnogórze i jesteśmy w górach. Można by sobie pomyśleć, że trafiliśmy do jakiejś galerii sztuki nowoczesnej, gdzie stoją wyjątkowo atrakcyjne eksponaty kuszące turystów przy drodze. Gdyby nie to, że to cmentarzysko samochodów, które kiedyś motoryzowały Europę Zachodnią, potem Wschodnią, a na końcu trafiły tutaj, gdzie jeszcze posłużą jako dawcy części dla ludzi, którzy wyłuskują je z tego cmentarzyska. Jeden z takich panów właśnie został przez nas zastany przy pracy, więc może popatrzmy mu na ręce. Nie będzie łatwo się porozumieć w języku polskim. Wśród tych samochodów, tak jak się rozglądam teraz po tym wysypisku, kryje się co najmniej kilka aut, które miałem w swoim życiu, w swoim garażu w bliższej i dalszej przeszłości. Tam na wzgórzu pyszni się żółta Skoda 105L. Co prawda ja miałem Skodę 120 i białą, ale od tego zaczęła się moja przygoda z czterema kółkami, więc idę zapłakać z sentymentem. Patrzę, czy jeszcze ma opony z pierwszego montażu, ale nie, tu już są założone jugosłowiańskie gumy, nie oryginalne barumki czeskie i według informacji na boku opony 89 rok, a to na moje oko gdzieś 82, 83 samochód, który w swoim czasie był prawie jak Porsche, przynajmniej dlatego, że miał silnik z tyłu, a bagażnik z przodu. No i to było chyba wszystko, co go łączyło z Porsche, bo cała reszta no była taka jak komuna i tak się miała do świata zachodniego jak Skoda do Porsche w tamtych czasach. A potem obydwie firmy znalazły się w jednym koncernie. Czyż to nie jest ich od historii? A to ta wciąż zdrowa, po wielu latach pancerna blacha, to obiekt motoryzacyjnego kultu z czasów PRL. Czarna Wołga! Według miejskiej legendy to właśnie ona porywała dzieci, wypijając z nich dziecięcą krew. Po co? Nigdy tego nie wyjaśniono. Po drugie, to właśnie to auto woziło prominentnych partyjnych działaczy. A po trzecie, to był samochód w tamtych czasach absolutnie komfortowy. Cadillac PRL-u.
Jeśli ktoś marzył o czymś, co było synonimem luksusu, to właśnie od takiej czarnej wałdze. Myślę, że gdyby przy niej odrobinkę podłubać, to jeszcze by dała miodu na drodze i dziś. Tak gadam o tym miodzie, że aż mi się zachciało jeść. Skosztujmy więc lokalnej kuchni w gospodzie o obiecującej nazwie Karczma Nostalgia. Ja od wyjazdu Polski poczułem na przykład wielką nostalgię za kebabem. Inaczej sobie wyobrażałem kebab, szczerze mówiąc. U nas w Warszawie na przykład to jest buła, a w środku w tej bule są takie posiekane płatki. A tu są takie jakby palce poobcinane. You want this? Ale dobre. Dobre, pyszne, smakuje naprawdę godnie. Jakby moja własna babcia przygotowywała. Albo Pinochet, bo on obcinał palce swoim wrogom. Nie wiem, co to jest, tylko to jest masło? Masło jak nie masło. W ramach zwiedzania turystycznych atrakcji Czarnogóry wsiedliśmy do antycznego transita, który wygląda jakby był poskładany z elementów ze złomowiska, które już dzisiaj odwiedziliśmy. No i tym samochodem jedziemy na Wielką Górę, z której zjedziemy w dół, ale nie motocyklem, tylko tyrolką. Będziemy widzieć różne widoki. Ja też będę widział Bebka, który będzie głośno krzyczał. I o to chodzi. W sumie trochę niepokoi mnie fakt, że nasz przewodnik nosi w swoim aucie trumnę. Na szczęście tylko jedną, więc nie dla mnie. Nasz przewodnik założył mi specjalne metalowe majteczki oraz kask, który ma mnie ochronić w przypadku, gdyby doszło do jakiegoś strasznego zdarzenia, na przykład gdyby linka się urwała i spadłbym tam w tę głęboką przepaść, ten kask spowoduje, że przeżyję. Tak przynajmniej mówi nasz przewodnik. I will fix you on 1, 2, 3 points. Yes. It's very safe. To jest bardzo bezpieczne, więc nie przejmuj się bezpieczeństwem. Skoncentruj się na kierunku. Jak? Trzymasz dłonie cały czas na tych dwóch drążkach. Yes. Bo jak opuścisz jedną dłoń, to skręcasz. Down you turn. Also, ja nie chcę skręcać. If wind won't turn you, jeśli wiatr cię obróci, to i tak będziesz utrzymywać kierunek. Like na początku nogi do góry. Aż do tej drewnianej platformy, którą tam widzisz. Tą platformą nogi tak. Jasne. And you go, 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 go. Jedziesz. Za rzeką, kiedy będziesz w połowie następnego lasu, ponownie nogi do góry. W porządku. Obowiązkowo nogi do góry, aż do platformy na końcu. Na finiszu zadziała automatycznie system hamujący i chłopak cię złapie. Chłopak mnie złapie. Jeśli z jakichś powodów zatrzymasz się przed platformą, szybko złap linę przed drążkami i czekaj na pomoc chłopaka. Przybędzie z liną i cię pociągnie. Jeśli się nie złapiesz, cofniesz się ponad 100 metrów do tyłu. Tego nie chcę. Wszystko zrozumiałe? Nogi do góry. 1, 2, 3. Ale fajnie. No i to było całkiem spoko. Mam złapać linę? Super. Jedzie. Bebkozaur. Oj, coś dziwnego, brązowego wyleciało mu z pomiędzy nóg. Może portfel. O, tutaj to jest luksus, panie.
4 tniesz, bez redukcji, prawy 2, do lewego, uważaj, zboczeńcy. Fajne wrażenie, aczkolwiek jak już człowiek podkręca manetkę w tej gerze, to już nic go nie zaskoczy. Już najadł się każdej adrenaliny w życiu. Tylko bebek taki fioletowy. Nie zobaczycie tego, bo już byście tego nie odzobaczyli. Ale ja to widzę i jest mi przykro. Get up on your feet, this is a shakedown. Order up that beat just like a takeout. Show me you got soul inside those new shoes. And you can rock and roll with an attitude. So good, so fresh, just the way you like it.